Let's rolling! Cześć, z tej strony Jacek, czyli wasz pan od filozofii. W dzisiejszym odcinku Czytelni opowiemy sobie o książce Kazimierza Ajdukiewicza Zagadnienia i kierunki filozofii. Zapraszam. Zagadnienia i kierunki filozofii to w mojej opinii jedna z najlepszych książek wprowadzających do filozofii. Jest to jasne, klarowne, precyzyjne, napisane przez wybitnego filozofa wprowadzenie, które pozwala posiąść podstawową wiedzę o najważniejszych podziałach, dystynkcjach, typologiach. Jest to jedna z tych książek, które każdy adept początkujący filozofii chyba powinien przeczytać, a chociaż wiedzieć o ich istnieniu. Głównie dlatego, że trudno jest o lepszą książkę, która z taką swadą, z taką swobodą i tak kompetentnie wprowadzałaby w świat trudnych pojęć filozofii. Książka pierwotnie powstała w roku 1949, a więc w czasie dość niesprzyjającym. Dlatego właśnie nie trafiła ona do powszechnego obiegu. Wprawdzie mogli ją kupić na przykład wykładowcy akademiccy, miała do niej dostęp pewna grupa ludzi, to jednak nie była dostępna w księgarniach. A jest to wielka szkoda, dlatego że książka ta właśnie była pisana z myślą o czytelniku, który dopiero początkuje w filozofii, stąd ograniczenie jej sprzedaży miało niezbyt dobre konsekwencje. To ograniczenie sprzedaży miało miejsce nawet pomimo tego, że Ajdukiewicz poszedł na pewne ustępstwo i w jednym z fragmentów dotyczących metafizyki dość szczegółowo omówił materializm dialektyczny. To jednak nie wystarczyło do tego, żeby książka trafiła do szerokich rzesz odbiorców. Dopiero wydanie z roku 1983 sprawiło, że po Zagadnienia i kierunki filozofii mógł sięgnąć każdy. A o tym, jak dobra jest to książka, świadczy chociażby fakt, że w roku 1973 ukazała się ona w wydawnictwie Cambridge University Press w przekładzie na język angielski, którego współautorem był m.in. znany filozof Anthony Quinton. Książka ta jest zatem rozpoznawana na Zachodzie, w krajach anglosaskich. Była również przełożona na język portugalski. Tym większa szkoda, że w chwili ukazania się w Polsce nie spotkała się ona z większą popularnością. Sam Ajdukiewicz, autor tej książki, to wybitny filozof, członek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, człowiek, który interesował się przede wszystkim logiką, metodologią nauk. Był on studentem m.in. Edmunda Husserla i matematyka Dawida Hilberta. Sam Ajdukiewicz napisał dwa znakomite podręczniki do filozofii. Oprócz omawianego dzisiaj podręcznika Zagadnienia i kierunki filozofii, jest on także autorem książki Zarys logiki, z której korzystamy przy okazji naszej serii Elementy kultury logicznej. To także świetna książka i pokazuje, że Ajdukiewicz był naprawdę zapalonym i bardzo uzdolnionym popularyzatorem. Zagadnienia i kierunki filozofii składają się z dwóch głównych części. Pierwsza część poświęcona jest właśnie teorii poznania, czyli epistemologii, druga natomiast poświęcona jest metafizyce. Więcej zagadnień w tej książce się nie znajdzie, ponieważ zdaniem Ajdukiewicza pozostałe dyscypliny filozoficzne, takie jak chociażby etyka albo dyscypliny pomocnicze jak logika, wyemancypują się z filozofii, w związku z tym nie ma potrzeby omawiać ich w podręczniku, który poświęcony jest właśnie filozofii w sensie ścisłym. Jeżeli chodzi o pierwszy rozdział, ten poświęcony teorii poznania, to jest tu bardzo wiele treści, które są kluczowe dla filozofii. Zaczyna Ajdukiewicz od omówienia definicji prawdy, zarówno tych klasycznych, jak i tych nieklasycznych. Ten rozdział ma pewien brak wynikający z tego, że książka liczy już 70 lat, mianowicie nie ma tu mowy o koncepcjach minimalistycznych. Kolejny rozdział to zagadnienie źródeł poznania. Tutaj mamy między innymi omówioną dyskusję pomiędzy skrajnymi i umiarkowanymi formami apriorizmu oraz empiryzmu metodologicznego. W tym rozdziale również można zauważyć pewnego rodzaju tendencję, która jakby charakteryzuje ogólnie całą filozofię Ajdukiewicza. Mianowicie autor dość wiele miejsca poświęca zagadnieniom związanym z filozofią matematyki. Mianowicie próbuje właśnie na podstawie epistemologii twierdzeń matematycznych wysnuć pewne wnioski dotyczące sporu, który ma pewne znaczenie dla tej całej debaty pomiędzy apriorizmem i empiryzmem metodologicznym. Wreszcie ostatni rozdział z tych poświęconych epistemologii to zagadnienie granic poznania. Tu właśnie są omówione te główne stanowiska epistemologiczne w sporze o to, co możemy poznać, czy co stanowi przedmiot naszego poznania. I to także jest bardzo krótki, ale bardzo kompetentny przegląd w tych zakresach. Tutaj rzeczywiście te kwestie dotyczą sporów klasycznych, w związku z tym braków tu nie ma. Oczywiście można powiedzieć, że nie ma także informacji o debatach najnowszych, no ale tak jak mówiłem, jest to książka głównie wprowadzająca, stąd trudno, żeby jakieś najnowsze kontrowersje tu zawierać, skoro jest to naprawdę cienka publikacja, w związku z czym miejsce na to, żeby omawiać te kwestie, jest ograniczone.
ograniczone. Stąd autor ograniczył się też do najbardziej podstawowych, najbardziej rudymentarnych stanowisk. Jeżeli chodzi o drugą część, tę poświęconą metafizyce, no to tutaj autor omawia najbardziej kluczowe zagadnienia metafizyczne. Między innymi charakteryzuje on krótko ontologię, następnie przechodzi do sporu uniwersalia, podejmuje zagadnienie metafizycznego idealizmu, tu omawia najważniejsze stanowiska w tym sporze o prawdziwość idealizmu metafizycznego. Te poglądy gdzieś sytuują się właśnie na granicy epistemologii i metafizyki, dlatego ich przyporządkowanie akurat do metafizyki jest częściowo arbitralne. W dalszej części autor dość skrótowo, to rzeczywiście w skondensowanej formie, omawia między innymi to, co byśmy dzisiaj nazwali problemem umysłu ciała, co tutaj Ajdukiewicz nazywa zagadnieniem duszy i ciała. Są tutaj właśnie podstawowe stanowiska materializmu, dualizmu i tak dalej. Dalsza część tej książki to między innymi kwestie dotyczące determinizmu, indeterminizmu, zagadnienie wolnej woli, zagadnienie tego, jaka jest natura świata. Kolejna część, mechanizm i finalizm, znowu kolejny taki kluczowy podział wraz z argumentami na jego rzecz. No i wreszcie na końcu jest omówiona kwestia religii, najważniejszych twierdzeń religii, argumentów na rzecz istnienia Boga, argumentów też na rzecz ateizmu. Są takie wspomniane, oczywiście skrótowo, bo nie ma na to miejsca w całej tej książce. I tyle. Tak ta książka się właśnie prezentuje. Tutaj jakoś bardzo dużo, jeżeli chodzi o zagadnienia, bardzo dużo tych zagadnień poruszonych nie jest, natomiast one są omówione w sposób bardzo skrótowy, a jednocześnie pogłębione na tyle, żeby można było rzeczywiście skorzystać z tych wszystkich nazw kierunków, z tych wszystkich definicji, żeby móc na podstawie tej książki wypracować swój własny, jak gdyby swoją własną wiedzę na temat aparatu pojęciowego, konieczną właśnie do tego, żeby o filozofii móc czytać swobodnie, a także, tu zwracam się do maturzystów czy olimpijczyków, swobodnie o niej pisać. Ta książka zapewnia zdecydowanie podstawową wiedzę z zakresu filozofii, dlatego no, szczególnie tym, którzy mają ochotę z filozofią parać się czy na egzaminie maturalnym, czy na olimpiadzie, tym osobom warto tę książkę polecić. Ogólnie rzecz biorąc, trudno znaleźć lepsze źródło, które omawiałoby bardziej kompetentnie, a jednocześnie w tak skondensowanej formie główne idee i poglądy filozoficzne dostarczało tak dużej wiedzy na temat podziałów filozofii, dystynkcji. Stąd no, jest to źródło, które jest bezcenne, jeżeli chodzi o wprowadzenie w najważniejsze debaty, w najważniejsze zagadnienia. Mam natomiast pewne wątpliwości, czy książka taką jak Zagadnienia i kierunki filozofii polecać rzeczywiście ludziom początkującym, dla których miałaby to być pierwsza lektura filozoficzna. Wydaje mi się jednak, że nie jest to dobra pozycja, dlatego, że jest ona zbyt skondensowana, jest ona zbyt skupiona na takich suchych, troszeczkę abstrakcyjnych podziałach, które nie bardzo są osadzone w kontekście historycznym. Ten kontekst jest, ale stosunkowo ubogi. Bardziej myślę, należałoby tę książkę czytać równolegle do na przykład historii filozofii, chociażby Władysława Tatarkiewicza. W szczególności na przykład, kiedy przejdziecie już do omawiania nowożytności w drugim tomie filozofii kartezjańskiej, wtedy lektura zagadnień i kierunków filozofii może wam pokazać, że za twierdzeniami Kartezjusza, Locke'a, Barclaya czy Kanta kryją się właśnie pewne zagadnienia, kluczowe zagadnienia, które Ajdukiewicz za was wydobywa, więc Ajdukiewicz niejako zdejmuje z was ciężar samodzielnego wyszukiwania problemów filozoficznych, ukazuje je w sposób wyabstrahowany od poszczególnych poglądów konkretnych filozofów. Więc tak jak mówię, nie sądzę, by była to dobra lektura na sam początek, ale na pewno na jednym z wczesnych etapów przyswajania sobie wiedzy filozoficznej należałoby po tę książkę sięgnąć. Można z niej bowiem wtedy wynieść najwięcej korzyści. Dodatkowa uwaga jest taka, że sam Ajdukiewicz był matematykiem, w związku z tym na przykład tu przy omawianiu zagadnienia źródeł poznania dość duży nacisk położony jest właśnie na zagadnienia związane z matematyką. To może sprawić, że niektórzy uczniowie usposobieni niechętnie do matematyki, tak zwani humaniści, będą raczej chcieli te fragmenty przeskoczyć. Wydaje mi się, że nie zaszkodzi jednak te fragmenty przeczytać, natomiast no, to sprawia, że książka Ajdukiewicza bardziej spodoba się prawdopodobnie ludziom usposobionym pozytywnie do nauk ścisłych, do matematyki czy fizyki, bowiem Ajdukiewicz również jest filozofem analitycznym, który ma ten umysł bardziej matematyczny, w związku z tym jego książka tutaj pozbawiona jest na przykład ozdobników i tak jak mówię, zawiera pewne elementy takiej filozofii bardziej matematycznej czy związanej z logiką, stąd być może to sprawi, że niektórzy z was będą do tej książki zniechęceni. Nie warto się zniechęcać. Te fragmenty poświęcone kwestiom bardziej ścisłym są dość krótkie, no a pozostała treść jest jak najbardziej dostępna dla wszystkich.
I ostatnia uwaga. Choć zagadnienia i kierunki filozofii sprawdzają się świetnie jako lektura wprowadzająca, musicie zdać sobie sprawę, że jest to zaledwie takie bardzo elementarne wprowadzenie, stąd nietrudno jest treści w tej książce przeskoczyć, posiąść o nich wiedzę i chcieć szukać dalej. Dotyczy to w szczególności zagadnień ontologicznych, które są niejako tylko draśnięte, tutaj na przykład kwestia wolnej woli, czy kwestia problemu umysłu, jego relacje do ciała. Są to omówienia bardzo skrótowe, stąd niekiedy ma się taką potrzebę, żeby no jednak pogłębić swoją wiedzę. W takim wypadku musicie traktować książkę Ajdukiewicza jako taką swoistą trampolinę, jako miejsce, od którego startujecie, ale musicie się odbić, żeby móc potem sięgnąć po bardziej zaawansowane pozycje, po takie, które tę wiedzę jednak dadzą wam szerszą, większą, które ugruntują wasze rozumienie poszczególnych zagadnień. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to świetna książka, do której można mieć pełne zaufanie, po którą możecie sięgać bez żadnych obaw, że coś upraszcza albo coś deformuje. Dlatego z pełną odpowiedzialnością daję jej całe 9 platonów i to jest ocena, na którą ta książka z pewnością zasługuje. To tyle na dziś. Jeżeli ktoś z was czytał zagadnienia i kierunki filozofii Ajdukiewicza, ma o nich swoje zdanie, no to niech podzieli się komentarzem w sekcji poniżej. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania albo propozycje lektur, które powinny się w tej serii znaleźć, również możecie odezwać się w komentarzu poniżej. To tyle z mojej strony. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wsparcie mojego kanału.